Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Próbujemy odczytywać znaki Boże w tych klęskach żywiołowych. Pytanie, czy taka jest Boża metoda? Oczywiście. Najpierw Bóg zachęca, Bóg ukazuje drogę, którą sam kroczy przed nami. On ją przeszedł w sposób najdoskonalszy i najbardziej ofiarniczy. Ale cóż, dobry przykład nie wystarcza. Co wtedy? Odwrócić się to nie u Ojca Niebieskiego. To właśnie wtedy ukazać konsekwencje. Nie jest to więc wprost kara, ale raczej ukazanie, jeśli was zostawię, jak tego chcecie, patrzcie, co będzie z wami. Wszystko jest w rękach Bożych, i świat, i każdy człowiek, i cała ludzkość. I smutno, że na tej ziemi, po tylu wspaniałych znakach Bożych, znakach miłości, zachęcających, choćby Jan Paweł II, jego wspaniały pontyfikat, każda jego pielgrzymka, cud solidarności jako ożywienia, obudzenia całego narodu, no, może z małymi wyjątkami, cud wierności księdza Jerzego, i tyle wspaniałych darów, wolność, suwerenność, za mało. To może te znaki opuszczenia przez Boga tej ziemi, jakby wypuszczenia z rąk rządów nad nią, otrząsną nas. I myślę, że w taki sposób możemy traktować te nasze rozważania, w których tyle miejsca poświęcamy złemu duchowi, objawom i sposobom zaradzenia atakom piekielnym. No bo jeśli nie wystarcza, a to jest fakt, często nie wystarcza, miłość Jezusa objawiona na krzyżu i uobecniona, żywa ciągle w Najświętszym Sakramencie, jeśli nie może nas pociągnąć przykład naszych najwspanialszych synów tej ziemi, no to cóż, może także i warto zobaczyć konsekwencje. Jeśli się odwrócimy od Boga, nie będziemy sami. Dwom panom nie można służyć, ale to trzeba rozumieć także, że jest tylko dwóch, jak dobro i zło, i nie ma pomiędzy nimi nikogo. I dlatego też poznawajmy. To będzie i dla nas praktyczna nauka, ale równocześnie umocnienie w wierze. Jest świat nadprzyrodzony, jest świat pozaludzki, pozanaturalny, a jeśli jest ten zły, to na pewno musi być ten dobry, potężniejszy, bo gdyby tylko samo zło poza naturą ludzką istniało, to by ta natura już dawno przestała istnieć. Kiedyś takie wyznanie się wyrwało. Gdyby nie on, ta ziemia by się dawno w proch obróciła. A więc nawet i wtedy, gdy mówimy o działaniach złego ducha, pamiętajmy, to jest także wskazówka, kto jest ponad nami, kto nas ukochał tak bardzo i kto ewentualnie dopuszcza aż takie doświadczenia, żeby potrząsnąć sumieniami. Nie zawsze może tych, którzy największe konsekwencje swoich złych wyborów ponoszą, ale przynajmniej tych, którzy są obok, którzy patrzą, obserwują. Jedna z trudności, na jakie natykamy się niemal nieustannie, przesada,
Gdzie by tam zły duchasz tak się człowiekiem zajmował? A w ogóle duch, co ma do człowieka? Tak, on jest duchem. Nie ma związku z materią takiego jak człowiek, ale doskonale umie się posługiwać materią. I w człowieku, choćby wykorzystując jego słabości, na przykład choroby fizyczne, psychiczne, ale i w świecie, posługując się różnymi przedmiotami. I ciekawa rzecz, jeśli ktoś jest już opanowany, mówiąc delikatnie, okultyzmem i nosi jakieś znaki, na przykład słynny pierścień Atlantów, nie można go przekonać, że to jest coś złego. A jeśli mu się mówi, że to może mieć wpływ zły, to zarzuca, ty jesteś zabobonny. On nosi dlatego, że mu się podoba. Chwileczkę. Kupował, szukał w internecie i po sklepach nie dlatego, że mu się podobał, dlatego, że słyszał reklamę. Przynosi szczęście, broni przed nieszczęściem. Więc wierzyć, że kawałek metalu przynosi coś dobrego lub chroni przed czymś złym, to dla niego nie jest zabobon. A ukazanie, że jest to związek ze światem ciemności, to dopiero jest zabobon. I może warto, od tego zacznijmy dziś, popatrzeć, jaki wpływ, jakie zło może być zawarte w zwyczajnym przedmiocie ludzkim. Kiedyś wspominałem o tej podkowie wrzuconej do wody, jak burzyła się ona po wrzuceniu dłuższy czas. Teraz inny przykład. Od kilku dni walczyłam o spalenie przedmiotu wózka pozytywki. Oczywiście, jak się otworzyło taką skarbonkę w kształcie wózka dziecinnego, grało tam coś, a w środku było pomieszczenie takie, że można było na przykład biżuterię tam trzymać i tak to właśnie było używane. I nawiasem mówiąc, ta pozytywka kupiona przez tę osobę, tylko nie w jakichś nowościach, ale właśnie w tych rzeczach starych. Coś tam mogło być. I taka myśl, że coś w nim złego jest. Osoby dręczone mają takie wyczulenie na zło i w człowieku, ale i w przedmiotach też. Duża walka musiała się odbyć, zanim doszło do zwycięstwa. Duchy szeptały tak, tam nic złego nie ma, szkoda tego przedmiotu, a to wskazywało na przywiązanie. Właśnie, zły duch często wykorzystuje takie upodobania człowieka, żeby zwrócić jego uwagę na coś, co mu potem zaszkodzi. Szkoda. I jeszcze jeden argument. Za chwilę on, Jezus, każe ci spalić coś jeszcze cenniejszego i co wtedy? Też będziesz palić? Wszystkie argumenty, żeby zachować. Ale z drugiej strony coraz większy niepokój w sumieniu. Tak jakby głos Boży spal. I objawy były dosyć mocne. Doszło tak jak nieraz w czasie egzorcyzmów do takiego wyłączenia ciała. Człowiek jakby sparaliżowany. Ale modlitwa myślą trwała. I to modlitwa po raz pierwszy pewnie w językach, zrozumiała podczas tej modlitwy, że to zło, które wyłączyło jej ciało, jednak jest związane z tą pozytywką. Wobec tego, gdy już po tej modlitwie wróciła władza nad ciałem, poszła natychmiast spalić, wrzuciła to do pieca. I teraz dopiero się zaczęło. Dusiło mnie, moja twarz stała się inna. Myjąc resztką sił ręce przed lustrem, widziałam na nie siebie w twarzy, purpura na twarzy, oczy przeraźliwie złe. Doszło do takich właśnie aż objawów zewnętrznych z krzykiem, wrzaskiem włącznie. I spokój.
Dopiero gdy ten przedmiot został spalony, cisza. Taki drobiazg. Co w tym takiego złego? Musiało tam być jakieś związanie ze złem. I teraz przez to, że tam były te biżuterie, kolczyki, jakieś pierścionki, to zło działało przez cały czas, jak było w domu, ale też i jak nosiła te biżuterie na sobie, miało taki wpływ. I w ten sposób przez przedmioty, przez materialne przedmioty dokonywało się właśnie takie zagęszczenie zła, atak zła. I wnioski. Kilka elementów, które warto zapamiętać. Od początku wiedziałem, że muszę spalić sama ten przedmiot. Nikt mnie nie może wyręczyć. O co chodzi? Że gdyby ktoś wyręczył i spalił, to nie to, że on by poniósł jakieś kary. Nie, tylko z niej by to zło nie zeszło. Nie uwolniłaby się od tego zła. Ważny jest sposób odcięcia się, wyzbycia się przywiązania, które łamie się, gdy ta osoba czyni to sama. Gdyby ktoś inny z rodziny na przykład spalił, zniszczył ten przedmiot, to przywiązanie w niej by zostało i to zło mogłoby w dalszym ciągu oddziaływać, chociaż przedmiot został zniszczony. Przedmiot po drugie. Przedmiot taki właśnie zarażony, zainfekowany złem działa przez samą swoją obecność w tym pomieszczeniu, a tym bardziej później właśnie przed noszenie tych przedmiotów. To dlatego rozmaici czarownicy, szamani, czarownice podrzucają przedmioty jakieś zarażone złem. One się nad tymi przedmiotami modlą do złego ducha, żeby szkodził. Jakieś przedmioty się podrzuca na przykład na podwórze albo gdzieś się zakopuje blisko domu. Właśnie dlatego, że to przekleństwo w jakiś sposób jest związane z przedmiotem. Trzeba dopiero modlitwą je zniweczyć. To był właśnie drugi wniosek, o którym warto pamiętać. Nie myślmy więc, że jeśli ja nie wierzę, to ten posążek Buddy mi nie zaszkodzi, albo ta maska z Afryki, albo ten skarabeusz z Egiptu, bo ja w to nie wierzę. Jeśli jest w nim zło, mogę wierzyć albo nie wierzyć, ono będzie działać. I tu może zrozumiemy lepiej, na czym polega noszenie tych znaków satanistycznych, pantagram na przykład, albo jakichkolwiek inny, yin-yang, czy jakieś znaki, tatuaże, czy nawet na szatach, na koszulkach, choćby te trupie czaszki, czy jakieś smoki, węże, cokolwiek się nosi na sobie, czy blisko siebie, to może oddziaływać, bo to jest taki znak. W tym miejscu chcą mnie. I zły duch przychodzi. No bo jeśli ktoś jego znak przyjmuje, to oczywiście przyjmuje tego, kogo ten znak oznacza. I znów zrozumiejmy, na czym polega moc na przykład medalików, krzyżyków, figur, krzyży przydrożnych. Bo one, nasze myśli, serca, uczucia, naszą wiarą łączą nas z niebem, z Panem Bogiem. To nie sam kawałeczek, jak nam świadkowie Jehowy zarzucają, że my bałwochwalstwo uprawiamy, bo figurę czy obraz uważamy za boskie. Nie, to jest znak, który mi Boga przypomina. A że jest w nim poświęcenie czy błogosławieństwo, no to właśnie to jest ta siła, że Pan Bóg przez ten przedmiot chce na człowieka działać, chce być z nim, chce, no jakby my tak lubimy mieć jakiś materialny kontakt, że On będzie nam błogosławił i odwrotnie te znaki satanistyczne znowu przyzywają tamtego Pana. Dobrze jest wiedzieć, że takie właśnie historie to nie są wymyślone, to nie są jakieś nowe czary. To jest po prostu kontakt świata ludzkiego ze światem pozaludzkim albo Bożym, albo tym drugim. Dziwna rzecz, że ludzie na przykład odrzucający wiarę Chrystusa,
nie zostawią pustego miejsca. Oni będą mieli swoje obrzędy, oni będą mieli swoje modlitwy w cudzysłowie, oni będą mieli swoje medaliki, figury, swoje znaki rozpoznawcze. To jest karykatura tego, co wprowadził Kościół, Chrystus przez Kościół. Zauważmy, że to jest zawsze odwrotność. Satanizm polega na skarykaturyzowaniu kultu Boga. Wtedy właśnie odnajdziemy tam takie elementy. I druga sprawa, już zaczęliśmy właściwie ją rozważać na ostatnim spotkaniu, ale to już tak pod koniec. Wróćmy do tego pojęcia fałszywa duchowość, czy też fałszywa pobożność, fałszywa religijność. Fałszywa, a religijność. Przez co? W jaki sposób dochodzi do jakiego zafałszowania? Od dawna wiedziałam, że nęka mnie duch, który umie się modlić. Umie się modlić. Kiedyś było też na egzorcyzmie, że bardzo niechętnie zły duch udaje Pana Jezusa albo Matkę Bożą. Bardzo niechętnie. Ale uczy ludzi miłości, miłosierdzia. To jest taka pułapka. Tam nie ma miłosierdzia prawdziwego. Ale jak skusić pobożnego człowieka, jak go wyciągnąć z kościoła, skoro on tu jest zachwycony miłosierdziem Bożym i na nie liczy? No też mu pokazać miłosierdzie, ale właśnie to fałszywe. Jak z fałszywymi pieniędzmi, jak z fałszywymi dziełami sztuki, z wszystkimi jakimiś dziełami, można właśnie w taki sposób postąpić. Chcesz, szukasz, interesujesz się, podrzucę ci fałszywkę. Jak do tego właśnie dochodzi? Który duch potrafi się tak modlić? I teraz znowu sobie przypomnijmy historię złych duchów. Przecież te duchy, po pierwsze stworzone przez Boga, po drugie przez długi, no trudno mówić czas, bo wieczności nie ma czasu, ale przez okres jakiejś wierności swojej były przy Bogu, a spełniały przy Bogu także i funkcje wielbiące Boga. Więc te duchy nie straciły swoich zdolności intelektualnych, one pamiętają doskonale, jak się wielbiło Boga. Dla nich udawać wiarę w Boga, miłość Boga, to jest rzecz łatwa, tyle że niechętnie to robią z obrzydzeniem, bo im to przypomina, co straciły. No i właśnie, kiedyś na egzorcyzmie, podczas takiej modlitwy, długiej i wydawałoby się żarliwej, egzorcysta inny, to nie ja, nie o mnie chodziło, odezwał się w ten sposób, w imię Jezusa i podał jej imię. Czy to ty? Pojawił się ryk i modlitwa ucichła. To była właśnie ta fałszywa modlitwa. I właśnie, teraz może zrozumiejmy, jak dochodzi do rozmaitych fanatyzmów. Fanatyzm faryzeuszów z Ewangelii, ale i fanatyzm dzisiejszych faryzeuszy. To jest to dzieło ducha, który był przy Bogu, tego najbliższego Bogu, tego, który zanosił modły. Możemy po ludzku powiedzieć, organizował innych, żeby wielbili Boga. On umie się modlić. To jest niestety ten bardzo groźny duch. I właśnie, jeśli ktoś wyzwolić się chce z wpływu złego ducha, będzie dręczony nawet przy wejściu do kościoła. Ale jeśli ktoś się oddał szatanowi, sataniści, magicy, czarownice, wróżbici, bioenergoterapeuci, ci, którzy tak świadomie weszli w zło i wykorzystują je, oni nie mają takich trudności. Oni będą często chodzić do kościoła, przystępować do sakramentów i uchodzić wobec ludzi, nawet wobec kapłanów, za bardzo pobożność, za elitę religijną.
w swoich domach, w swoich mieszkaniach, tam gdzie na przykład dokonują jakichś wróżb, czy czarów, czy bioenergoterapii, będzie mnóstwo obrazów świętych, w cudzysłowie, wisiało. Po pierwsze, czy poświęcone, a po drugie, czy niesprofanowane, jeśli nawet kiedyś były poświęcone. I to jest właśnie ta perfekcja, bo są takie ordynarne, prymitywne pokusy, jak choćby na ataki na człowieka, jak choćby z tą pozytywką. Przedmiot masz, on ci będzie szkodził. Albo pokusa, ukradnij, zabij. To jest taka prymitywna pokusa. Ale są te perfidne pokusy. Wielbij Pana Boga, ale w taki sposób, jak ja ci pokażę. I to jest właśnie niebezpieczne dla ludzi, którzy naprawdę szukają Pana Boga. I zapomnieli o tym, że konieczne jest orzeczenie Kościoła. Czy dane objawienie, czy dane jakaś wizja jest wiarygodna, czy niewiarygodna, czy jest zgodna z nauczaniem Kościoła, czy nie. Oni sami rozpoznają, bo oni ekstazę przeżywają. Ile takich cudownych objawień już się dawno zdewaluowało. Okazało się, że po jakimś czasie przeszło, ludzie przestali jeździć, nic się nie dzieje. Ile wprost okazało się fałszywymi. Oszuści to promowali. Więc tu trzeba wiedzieć, że nie każda pobożność jest prawdziwa, nie każda modlitwa i nie każde przystąpienie do sakramentów jest naprawdę przyjęciem Boga, uwielbieniem Boga. Może być aż tak. Sataniści często przystępują do Komunii Świętej po to, by mieć hostie konsekrowane do profanacji. I o tym trzeba wiedzieć. To jest ta właśnie pobożność czysto zewnętrzna. Jaki ratunek? Trzeba oddawać Panu Jezusowi te modlitwy. Jeśli mamy jakieś takie objawienie, czy jakąś modlitwę, mam podsunięte takie natchnienie, żeby się modlić w takiej intencji, albo w taki sposób. Panie Jezu, oddaję Tobie. Święty Maksymilian tak mówił o swoich planach do Matki Bożej. Jeśli to Twoje, to mi błogosławi, pomóż. Jeśli moje, a tu by trzeba powiedzieć, jeśli od złego, to to wszystko rozwal. I będzie bardzo często, że ten dar cudowne modlitwy czy jakiejś wizji zniknie po takiej modlitwie. I tak się trzeba zabezpieczać. W jaki sposób zły duch osiąga to, czy się tak ukrywa, że przez długi czas nie zostaje rozpoznany. Kusiciel, pamiętamy tego w raju, jest tylko powiedziane wąż. Wcale to nie musiał być mówiący wąż. Ktoś, kto przybrał taki symbol, takie właśnie podchwytliwe i perfidne kuszenie człowieka, który był naprawdę wolny i czysty i mądry. Jak takiego zwieść? No właśnie. Różnymi sposobami zły duch upodabnia się do człowieka, może inaczej, wtapia się w człowieka, w jego myśli, w jego uczucia, w jego wolę, później decyzje. Jak kameleon się wtapia w tło, dla niego tym tłem jest człowieczeństwo. I dlatego tak trudno go nieraz dostrzec. Osoba zniewolona też często myśli, że to niezły duch przez nią działa, czy podsuwa takie albo inne myśli, przekonana, że to, co robi albo co mówi, bardzo głupiego, że to jest jej głupota, to jest jej tylko i wyłącznie jej wina, nie dostrzega kusiciela, projektanta i później pomocnika pierwszego i całego reżysera tej grzesznej akcji. Wobec tego, żeby nastąpiło uwolnienie, trzeba tego złego ducha oddzielić od człowieka.
Może inaczej, człowiek powinien się oddzielić od tego kusiciela, żeby on stał się jawny. Wtedy zwycięstwo już jest bliskie, bo człowiek nie może się uwolnić od czegoś, czego nie zauważa. I Pan Jezus też nie uwalnia od czegoś, z czego sobie nie zdajemy sprawy. Znowu takie świadectwo. Na początku też myślałam, że to ja nie mogę patrzeć na krzyż, że to ja nie mogę wejść do kościoła, że to ja tak nienawidzę tego człowieka, że to ja się czuję taki urażony przez takie czy inne zachowanie, choćby kogoś bliskiego. Jeszcze nie wiedziała, ale później zauważyła, że szatan to robi. Najpierw zauważyła w innym człowieku, opętanym, że to nie on. A później dopiero przeniosła to na siebie, że w niej też się coś takiego dzieje. Złe duchy naciskają wtedy, bo nie chcą odejść. Ale nie będzie tej walki, gdy człowiek się nie chce pozbyć zła. Dlatego tu jest znowu taka pułapka, możliwość pomyłki. Człowiek, który się modli o uwolnienie od jakiegoś zła, na przykład nałogu palenia czy picia, przeklinania, pornografii, dotychczas był spokój, bo ulegał. A jak zaczyna walczyć, straszne rzeczy się dzieją. Właśnie po to, żeby go zniechęcić do oporu, do walki. I po tym można poznać, że to nie jest tylko moje dzieło, że to jest właśnie reżyseria złego ducha. Dopiero wtedy, gdy zaczynam walczyć, wyzwalać się, wtedy dopiero będzie taka mocna akcja. I o roli Lucyfera to właśnie mówiliśmy w związku z tą pobożnością fałszywą. To jest jego zadanie, fałszować pobożność. Może jeszcze o innym złym duchu, nazwijmy go Judaszem, ale to wcale nie znaczy, że to dusza potępiona Judasza apostoła. Bo może być tak, że to duch, który skusił Judasza do zdrady Pana Jezusa, wziął sobie, przybrał sobie od niego imię, to był dla niego zaszczyt, że aż tak wysoko sięgnął i mu się udało. Nikt w Kościele nie powie, że Judasz jest potępiony. Nie można tak powiedzieć. Słowa Pana Jezusa, lepiej było, aby się nie narodził, nie znaczą jeszcze potępienia. Oznaczają wielką karę, ale miejmy nadzieję, że i on w miłosierdziu Bożym znalazł ratunek. Natomiast całą pewnością jest duch, który się tak zachowuje właśnie jak Judasz. To znaczy, on uległ temu duchowi, a teraz on działa dalej, jakby z większą jeszcze mocą. Więc Judasz, jeden z uczniów Pana Jezusa, nie został z nim w komunii, w zjednoczeniu. Nie. I to nie przez fakt zdrady, ale braku nawrócenia, uznania przed Panem swojej winy. To nie to, że zdradził, bo Piotr też zdradził i został papieżem. Ale on po tej zdradzie się nie nawrócił, nie wrócił do Pana. Ponadto pamiętajmy o tej drodze jego do zdrady. Chciwość i chęć zaprzedania go. Wszystko dla pieniędzy. On miał inne cele jeszcze z pewnością, ale to też było dla niego jakimś argumentem, takim przynajmniej zewnętrznym. Może to było tak, że Judasz nie skupił się po swojej zdradzie, jak się zorientował, jakie są skutki tej zdrady, nie skupił się na cierpieniu Jezusa, któremu przygotował, do którego się przyczynił. Widział tylko siebie i swoją rozpacz. I takie zamknięcie się w sobie, taka izolacja od świata, izolacja od Boga, to jest właśnie droga Judasza. Nie, popatrzmy po każdym grzechu, że Jezus oczywiście cierpiał za ten grzech także, ale że ten grzech w ten sposób odkupił. A więc grzech wobec Boga jest do wymazania, mówiąc naszym językiem.
jeśli tylko zawierzę miłosierdziu. Znowu przypomnę słowa z dzienniczka. Najbardziej mnie boli niedowierzanie memu miłosierdziu. Nie grzech, ale jeśli po grzechu człowiek nie wierzy w miłosierdzie Boże. I tu jest właśnie ta krzyżówka, z której zszedł Judasz. On nie uwierzył w miłosierdzie, zajął się tylko i wyłącznie swoim tragedią, swoim cierpieniem. Widział siebie, nie dostrzegał też innych dóbr, przynajmniej wcześniej, poza tymi ziemskimi. To, co przyziemne, co wiąże człowieka z ziemią, a zwłaszcza pieniądze, to będzie właśnie dziedzina kuszenia złego ducha o imieniu Judasz. Niekoniecznie mówię dusza Judasza. Ile on ma w tej chwili roboty, ile sukcesów. Związać człowieka z dobrami tej ziemi, żeby nie miał szansy, żeby nie miał miejsca już na żadne wyższe cele, żeby tylko i wyłącznie wypełnił śmieciami całe swoje życie, bo potem i tak to wszystko zostawi. Nic mu z tego nie będzie po drugiej stronie. Brak nawrócenia i wreszcie samobójstwo. To jest też jego dzieło. Takie izolowanie człowieka od Boga, żeby aż popełnił samobójstwo. Zatwardziałość w grzechach, niemoc spowiedzi, niemoc przyjmowania komunii świętej. W tych dziedzinach możemy podejrzewać działanie złego ducha o imieniu Judasz. I jeśli już to wiemy, prośmy Pana Jezusa, Panie Jezu, ducha Judasza, wyrzuć ze mnie, z mego życia. Także przy tych grzechach zatwardziałych, z których nie możemy wyjść. Niemoc spowiedzi. Może na tym zasadniczo zakończymy. Pomyślmy tylko, z jakim wrogiem mamy do czynienia. Nie ma tam żadnych zasad. W walkach rycerskich były bardzo szlachetne, wysokie zasady. Ba, nawet na ringu bokserskim, w dobrych zawodach też są przepisy. Nie wolno ich łamać. Zły duch nie ma żadnych przepisów. Jego interesuje tylko i wyłącznie zdobycie duszy człowieka. Jeśli ktokolwiek liczy na jakąś pomoc od złego ducha, choćby żeby się dowiedzieć, czy wyjdzie za mąż, czy się ożeni, czy dziecko, które zaginęło, żyje, czy nie żyje, czy ktoś inny, nawet w takiej sytuacji, niech się nikt nie spodziewa, że ta pomoc, jeśli nawet przyjdzie, będzie za darmo. Ale jedna cena tylko interesuje tego pomagającego, dusza człowieka. Z takim perfidnym wrogiem mamy do czynienia. I znów zrozumiejmy, że to nie jest sprawa tylko na siły ludzkie. Ale też nikt nam nie każe samymi ludzkimi siłami walczyć. I po to Syn Boży stał się człowiekiem, żeby nas reprezentować i wobec Boga, i wobec złych duchów. Teraz On walczy nie tylko z człowiekiem, On walczy z Chrystusem, dopóki ten Chrystus jest w człowieku. Chyba że się człowiek wyrzeknie Chrystusa i znowu jakie ryzyko. Co tracimy, a co zyskujemy i na jakie niebezpieczeństwo się narażamy przez każdy grzech ciężki. To nie jest tylko jakiś jeden wyjątkowy. Każdy grzech ciężki grozi zaplątaniem w sieci, z których można nie wyjść do końca życia i nawet na wieczność. Ale znów podziwiajmy miłosierdzie Boże. Już kiedyś wspominałem, że nawet najwięksi bandyci mogą otrzymać w miłosierdziu Bożym przebaczenie. A ta kobieta, która była wyjątkową wiedźmą i dokonywała mnóstwo rytów na swoich wnukach, nie mówiąc o dzieciach, też na końcu, kiedyś tak się wypsnęło, ale na końcu pożałowała i do czyśćca się dostała. Byłem zaskoczony, bo się spodziewałem, że to już nie ma co się nawet modlić za taką duszę, że chyba jest na dnie piekła.
ale do czyśćca się dostała. Nieskończone jest miłosierdzie Boże. Jeśli więc ktoś myśli, że po to mówimy o złym duchu, żeby zobaczyć, że Pan Bóg sobie z nim nie radzi, to jest absolutnie w błędzie, to jest herezja. To my sobie nie radzimy, bo nie umiemy zwrócić się do Pana Boga, a nawet jak się zwrócimy, to bez ufności i chcemy korzystać z miłosierdzia Bożego, skoro w nie nie wierzymy. Tu jest sprzeczność. Dlatego prośmy przede wszystkim, żebyśmy nigdy nie wchodzili we współpracę ze złym duchem. Nigdy człowiek nie wygra. W tych bajkach tylko, że jakiś tam szewc czy krawiec przechytrzył diabła. To tylko bajki. Każdy kompromis ze złem, każdy kompromis, nawet ten maleńki, jest naszą przegraną i prowadzi do całkowitej klęski, jeśli się nie cofniemy. Natomiast nie musimy, nie powinniśmy być sami. Tu mamy zapewnioną pomoc Bożą. Rozumiemy, czym jest chrzest, rozumiemy, czym jest bierzmowanie, czym są wszystkie sakramenty, szczególnie te najczęściej przyjmowane, spowiedź, komunia święta. To jest nieustanny dopływ łaski, to jest nieustanne ożywienie, nawet po grzechu śmiertelnym, żeby człowiek na powrót walczył już nie samymi ludzkimi siłami, ale Bożą siłą, Bożą mocą, żeby nie był sam. To jest nasza szansa i wtedy cała perfidia szatańska ginie. Nawet przy małym dziecku, które po dziecięcemu zawierzyło Bogu i nie chce go zdradzić, i nawet przy człowieku, który się bardzo zaplątał, ale wrócił do Boga poprzez ufność w Jego miłosierdzie. Cała perfidia, moc szatańska niknie przy takim jednym akcie miłości, przy jednym akcie ufności w miłosierdzie Boże. To jest droga. Dlatego niech żywi nie tracą nadziei, mimo tych znaków, które mamy, mimo tych klęsk rozmaitych. I powiedzmy sobie szczerze, zasłużyliśmy jako naród aż na takie upomnienia, to jednak mamy szansę, nie w sobie, w miłosierdziu Bożym. Dlatego te nasze uwielbienia są takie ważne. To już jest praktyka egzorcystów. Jeśli w którymś momencie jakoś te modlitwy, nawet egzorcyzmu, z rytuały się jakoś zablokowały, nie widać żadnego takiego pozytywnego efektu, wtedy należy przerwać tę modlitwę i uwielbiać Boga. Chwała Ojcu, albo nawet tak spontanicznie, wielbić Boga. Tego zły duch nie wytrzymuje. Dlatego niech to nasze uwielbienie rzeczywiście otacza nie tylko nas i nasze sprawy, naszych bliskich, ale dosłownie całą tę ziemię. I wtedy my naprawdę mamy moc osłonić całą Polskę. To nie jest tak, że nagle się wszyscy nawrócą, ale ich skuteczność będzie o wiele mniejsza. Bo w tej chwili, tam gdzie ginie wiara, budzą się demony, stare porzekadło. W tej chwili rzeczywiście mnóstwo ludzi dało sobie spreparować mózgi, myślenie i zupełnie powtarzają, paplają jak papugi za pociągnięciem, za naciśnięciem guzika. To, co im władcy, inżynierowie dusz podsuwają poprzez media, poprzez zwyczaje, poprzez rozmaite inne sposoby. Nad tym pracują najtęższe mózgi naukowców, proszę wiedzieć. I one wszystkie przegrywają z jednym aktem ufności, z jednym aktem miłości, z jednym aktem wiary. Tylko bądźmy potem konsekwentni. Idźmy już dalej tą drogą. To dlatego też i warto, sądzę, mówić o tych sprawach, żebyśmy wiedzieli, z czego nas Bóg wyzwolił i jak się bronić przed złem i dlaczego się bronić. Bądźmy pod światłem Bożym, pod mocą Bożą, bądźmy prawdziwymi dziećmi Bożymi. To jest zgodne także z tradycją tej ziemi. A że Bóg na nas liczy, to znów pontyfikat Jana Pawła II. W tym czasie, w takiej sytuacji na świecie, on odszedł, jest tylko człowiekiem. Ale dla nas jest to najpiękniejsze zadanie. Bądźmy wierni. Przyjdź, Duchu Święty. A Ty, Matko Najświętsza,
odzyskaj swoje królestwo w naszych duszach i na całej tej ziemi.